Cześć wszystkim, z tej strony witam was Belmondo. Dzisiaj opowiem wam o kościele świętego Witalisa we Włocławku oraz o seminarium duchownym, które też mieści się zaraz obok kościoła świętego Witalisa. W sumie to seminarium duchowne jest połączone z kościołem Witalisa i tak jak opowiadałem wam o Wojska Polskiego, że wam opowiem o właśnie o ulicy Karkowskiego, bo właśnie tam znajduje się kościół i seminarium i dzisiaj wam o tym opowiem. Jeśli chodzi o kościół świętego Witalisa, to powstał w 1330 roku. Była to świątynia ufundowana przez Macieja z Gołańczy. Kościół w sumie zastępował katedrę, która została zburzona we Włocławku i spaleniu w 1329. I kiedy nie odnowili katedry, to właśnie Kościół świętego Witalisa spełniał rolę tak zwanej tymczasowej, był tymczasowym taką katedrą. Potem Kościół świętego Witalisa został oddany do użytku znajdującego się w pobliżu szpitala, przytułku pod wezwaniem świętego Witalisa. Razem ze szpitalem był na utrzymaniu kapituły katedralnej. Jednak ta niechętnie podejmowała ten ciężar, uważając, że skoro biskup wybudował kościół, to jego następcy powinni starać się o jego utrzymanie. Choć biskup się do tego wcale nie kwapił i kościół zaczął niszczyć. Już w XV wieku był zupełnie zrujnowany, ogołocony ze wszystkiego i wymagał gruntowego remontu. Biskup Władysław Oporowski ogłosił zbiórkę na poratowanie kościoła świętego Witalisa, wyznaczając zarazem specjalny odpust dla ofiarodawców na ten cel. I choć nie wiadomo tak naprawdę, czy rzeczywiście dokonano wtedy zamierzonego remontu. Z tego, co się dowiedziałem ze zebranych informacji, to około 100 lat później, w latach 1534-1544, kanonik Tobiasz Janikowski własnym kosztem wyremontował cały kościół murowanym sklepieniem gotyckim, zastąpił dotychczasowe drewniane. To murowane sklepienie zachowało się do dziś. Jest ono rodzajem sklepienia ożebronego, a snopy żebel spadają na obszerne sporniki. Erygowane w 1569 seminarium duchowne, które jest właśnie, tak jak mówię, połączone z kościołem Witalisa, zajęło część zabudowań szpitalnych i kościoła świętego Witalisa stał jednak osobno, w pewnej odległości od budynków seminaryjnych i był otoczony ogrodzonym cmentarzem. Kościół kiedyś właśnie świętego Witalisa miał kawałek cmentarza. Po roku 1717 dobudowano od północnej strony prezbiterium, niewielką zakrystię oraz przebudowano wieżyczkę na sygnaturkę. W 1843 pobudowano nowy pawilon seminarny, do którego włączono kościół świętego Witalisa. Wchodziło się teraz do niego bezpośrednio z korytarza seminaryjnego, jednak w dalszym ciągu był otwarty, także dla wiernych. Dopiero w 1866 przeszedł na wyłączny urzędek seminarium. I niestety do dziś w sumie tak jest.
Wierni zbierają się w nim jedynie na odpust świętego Witalisa, przypadającego w drugą niedzielę maja i sporadycznie w innych okolicznościach. Dalsza historia kościoła, no to był często odrestaurowywany, dobudowany, czyli na przykład w latach 1851 a 1853 ksiądz Franciszek Płoszyński starą czworobożną wieżę obił żelazną blachą z pozostawieniem kopułki krytej blachą miedzianą. Naprawiono od wewnątrz ściany i otynkowano je. W 1888 rozebrano zrujnowaną wieżę, a wystawiono nową w stylu gotyckim według projektu Konstantego Wojciechowskiego i pokryto ją blachą miedzianą. Kościół był malowany z polichromii. W latach 1854, 1873 i 1895 ołtarze i obrazy. W ołtarzach zmieniano bardzo często i trudno je wszystkie wymienić. Zazwyczaj był ołtarz główny i dwa boczne. W 1880 umieszczono w czterech oknach kolorowe witraże, które jednak w 1903 zastąpiono białym szkłem. Prawdopodobnie dla uzyskania lepszego, naturalnego oświetlenia kościoła. W latach 1930 a 1934 kościół świętego Witalisa był znowu restaurowany. Tym razem zerwano tynki wewnętrzne, dano nowe żebra, częściowo pościnane zostały teraz uzupełnione i pozostawione je w żywej cegle, zliwki widziane na dawny chór muzyczny, a zamiast tego chóru muzycznego zrobili korytarz seminaryjny przyległego do kościoła. Odsłonięto zatynkowane części z zewnątrz muru. W głównym ołtarzu umieszczono cenny gotycki tryptyk z około 1460. W 1936 zainstalowano nowe organy, które te organy wykonała włocławska firma Truszczyńskiego, które są używane do dziś. W czasach okupacji kościół został uznany za niemiecki, czyli już był to jako niemiecki kościół i tam tylko mogli wejść żołnierze niemieccy i którzy przebywali też w szpitalu wojennym, bo też tam był szpital wojenny, czyli w seminarium kiedyś był szpital wojenny. Natomiast już w latach 70. to chyba można powiedzieć, że już taka była to ostatnia gruntowna taka renowacja kościoła. Położono nowy dach ceramiczny, wymieniono zmurszałe cegły w murach, zrekonstruowano zewnętrzne elementy dekoracyjne. No i kościół dzięki temu odzyskał taki nowy blask. Z korytarza seminarnego zrobiono wejście boczne w północnej jego ściany. Otwory okienne zostały oszklone gomułkami. Usunięto cały stary wystrój kościoła, a dano nowy, w stylu nowoczesnym. Posobrowy ołtarz, granitowy, drewniany ołtarz pod tabernakulum, ambonkę, ławki, drzwi, instalację oświetleniową, czyli nowe żyrandole, nowe nagłośnienie. Kościół wygląda teraz niemal surowo, ale okazale. Drewniany ołtarz, przejrzyście, bez zbytecznych elementów dekoracyjnych. Z poprzedniego neogotyckiego wystroju kościoła pozostała tylko sygnaturka na ścianie naprzeciw wejścia głównego do kościoła. W roku 2000 wymieniono dach i wieżę, zainstalowano nowy dzwon,
a w 2002 odnowiono wnętrze kościoła i założono nową instalację nagłośnieniową. Tak jak już mówiłem, w ogóle kościół jest w stylu gotyckim ze spalonej cegły. Jest to budowla jednonawowa z wydzielonym prostokątnym prezbiterium zamkniętym wielobocznie, odchylonym od osi korpusu w lewo, co ma przypominać pozycję umierającego na krzyżu Jezusa. Wnętrze jest sklepione krzyżowo-żebrowo, na zewnątrz kościół jest opięty skarpami o jednym uskoku. Seminarium duchowne we Włocławku powstało 16 sierpnia 1569 roku przez biskupa Stanisława Karnkowskiego i dlatego się nazywa to ulica Karnkowskiego. Dokument erekcyjny przewidywał utrzymać dla 24 kleryków. 8 z nich było przeznaczonych dla pracy w pomorskiej części diecezji. Program nauczenia obejmował język polski, łaciński i grecki, biblistykę, teologię dogmatyczną i moralną, wymowę oraz obrzędy kościelne. Szczególną uwagę zwracano na przygotowanie alumnów do słuchania spowiedzi, nauczania katechizmu i mówienia kazań. Brak należytego pomieszczenia, trwałego funduszu i zarazy nawiedzającego Włocławek nie sprzyjały rozwojowi seminarium. W 1581 roku praktycznie przestało ono istnieć. Zgłaszających się kandydatów do kapłaństwa wysyłano początkowo do szkół jezuickich w różnych miastach, a od 1595 roku do Poznania. Mniej zdolni alumni pobierali naukę we włocławskiej szkole katedralnej. Odnową podupadłego seminarium we Włocławku zajął się Paweł Wołucki. W 1619 roku otrzymało ono własny piętrowy budynek. Prowadzenie seminarium zostało powierzone prefektowi, któremu miał pomagać bakałasz ze szkoły katedralnej. Nie ustabilizowało to jednak działalności seminarium. Ciągle brakowało kandydatów. Trudno było znaleźć odpowiedniego prefekta z duchowieństwa diecezjalnego. Dlatego w 1686 roku powierzono prowadzenie seminarium zgromadzeniu Bartolomitów, którzy pełnili funkcję prefektów seminarium we Włocławku do 1691 roku. W 1719 Konstanty Felicjan Szaniawski ponownie erygował seminarium we Włocławku i oddał je pod zarządy księży misjonarzy, którzy wówczas uchodzili za najlepszych kierowników seminarium diecezjalnym. Do pracy w seminarium włocławskim zostało powołanych 4 misjonarzy, prefekt, 2 profesorów i brat i zakonny do prowadzenia gospodarstwa seminaryjnego. Misjonarze przyjmowali do seminarium najchętniej absolwentów z kolegów jezuickich, które pod wieloma względami dorównywały szkołom akademickim. Przybywali więc kandydaci dobrze przygotowani nie tylko w zakresie nauk ogólnych, ale również w zakresie filozofii i teologii. Misjonarzom pozostawało tylko uzupełnić te wiadomości, praktycznie przygotować kandydatów do przyszłej pracy kapłańskiej. Najwięcej uwagi poświęcali oni formacji duchowej, alumnów oraz uczeniu teologii moralnej, kaznodziejstwa, katechizowania, udzielania sakramentów, przepisów liturgicznych i śpiewu. Na zdobycie tych umiejętności do 1808 roku poświęcono 2 lata studiów. W 1809 roku przedłużono je do 3 lat. W 1818 do 4. Rocznie przyjmowano około 25 alumnów. Poziom naukowy seminarium zależał w dużym stopniu od naukowego przygotowania profesorów i ich liczby.
Od 1819 roku było ich trzech, a od 1826 pięciu, od 1836 prawie do końca XVIII wieku nie używano podręczników. Alumni korzystali z notatek profesorów albo własnych. Podręczniki, z których później zaczęto korzystać, to najczęściej tłumaczenia z dzieł obcych lub podręczniki układane przez polskich misjonarzy. Rząd zaborczy w 1864 roku dokonał kasaty klasztorów w Królestwie Polskim. Dotknięto to także pięciu misjonarzy pracujących w seminarium wrocławskim. Dwóch młodszych wiekiem przeszło do pracy parafialnej, a starsi pozostali w seminarium i w dalszym ciągu spełniali swoje obowiązki. W celu uzupełnienia grona profesorskiego powołano w roku 1866 do pracy w seminarium księży z kleru diecezjalnego. Zenona i Stanisława Hadyńskich, którzy kolejno byli jego rektorami. Od samego początku swojej pracy w seminarium bracia Hodyńscy starali się podźwignąć je z upadku materialnego i podnieść jego poziom naukowy. Odpowiednio do potrzeb przedłużano lata nauki 4 do 5 z wyraźnym podziałem na 2 lata filozofii i 3 lata teologii. Wzrastająca z każdym rokiem liczba kleryków domagała się powiększenia pomieszczeń seminaryjnych, gdyż budynek wystawiono w 1843 roku, nie mógł pomieścić wszystkich. Dzięki staraniom rektora księdza Stanisława Hodyńskiego wybudowano w 1882 roku piętrowe skrzydło przeznaczone na mieszkania dla kleryków. Drugie piętro zostało dobudowane w 1908 roku. A w 1888 roku piętrowy budynek mieszczący kuchnię, reflektarz i sale wykładowe na górze. W 1899 okazały budynek frontowy wzdłuż ulicy Seminaryjnej, obecnie prymasa Stanisława Karnkowskiego. Wielkim wydarzeniem dla seminarium wrocławskiego było ukazanie się w 1909 roku pierwszego zeszytu czasopisma teologicznego Ateneum Kapłańskie, tak się nazywa te czasopismo. Było ono dla profesorów wrocławskich bodźcem do pracy naukowej, a dla alumnów okazją do wdrażania się do poważnej lektury teologicznej. Kiedy w 1918 roku ksiądz Idzi Radziszewski tworzył Katolicki Uniwersytet Lubelski, razem z nim czterech innych profesorów Seminarium Wrocławskiego podjęło pracę na tej uczelni. Czterech rektorów kul upochodziło z grona profesorów Seminarium Wrocławskiego: ksiądz Idzi Radziszewski, ksiądz Józef Kruszyński, ksiądz Antoni Szymański oraz ksiądz Józef Iwannicki. No. Co jeszcze tu wam mogę opowiedzieć takiego ciekawego? Seminarium wrocławskie dzięki wysokiemu poziomowi naukowemu znalazło się w okresie międzywojennym w czołówce seminarium duchownych w Polsce. Doceniły to władze państwowe, przyznając mu w 1927 roku prawa szkoły wyższej, równoznaczne z prawami fakultetów teologicznych na uniwersytetach. W ostatnim roku, przed wybuchem II wojny światowej, w seminarium duchownym w Wrocławku pracowało 15 księży, profesorów oraz kształciło się 120 alumnów. W 1939 roku Niemcy aresztowali wszystkich profesorów i 22 alumnów, którzy nie zważając na niebezpieczeństwa rozpoczęli normalne studia seminaryjne. Aresztowani byli najpierw przetrzymywani w lądzie, a potem zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie większość z nich poniosła śmierć męczeńską. Po wojnie seminarium rozpoczęło zajęcia 4 kwietnia 1945 roku na plebanii w Lubrańcu. Jego organizacją zajął się ksiądz Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski, w maju 1945 roku. Przeniesiono je do Wrocławka. Do roku 1959 nauka trwała 5 lat, a
w roku a w następnym roku przedłużono ją do 6 lat. Warunki lokalowe seminarium poprawiły się po wybudowaniu w latach 1980 a 1986 za rektorstwa księdza Franciszka Jóźwiaka i księdza Mariana Gołębiewskiego nowego skrzydła mieszczącego aulę imienia Przemysława Stefana Wyszyńskiego, salę gimnastyczną i mieszkania profesorów. W 1992 roku rektorem seminarium duchownego w Włocławku został ksiądz Wojciech Hahn. W roku akademickim, czyli w milenium, w roku 2000 studiuje 110 alumnów, wykłada 37 osób, w tym 3 osoby świeckie. W gronie profesorskim jest 7 doktorów habilitowanych, 20 doktorów, 10 magistrów. Przy seminarium włocławskim działają teologiczne towarzystwa naukowe oraz Instytut Teologiczno-Pastoralny dla kapłanów diecezji włocławskiej. Tutaj także ma swoje oparcie studium teologii we Włocławku, powołane do istnienia Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Jego zdaniem wspieranie modlitwą i ofiarami tej uczelni seminarium ma pokaźną bibliotekę, licząc około 110 tysięcy, która obsługuje nie tylko kleryków, ale także sporą grupę czytelników spoza seminarium. Klerycy nie tylko przygotowują się w seminarium do kapłaństwa, także zdobywają stopnie naukowe, uczestniczą w różnych kołach zainteresowań, prowadzą działalność charytatywną, pomagają w duszpasterstwie, organizują imprezy kulturalne i sportowe. W roku akademickim między 2007 a 2008 427 w historii seminarium włocławskiego uczy się 75 alumnów, w tym 7 diakonów. Seminarium włocławskie działa w strukturach Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. I oto taka to cała historia, jeśli chodzi o Kościół Świętego Witalisa i seminarium duchowne. Dziękuję za wysłuchanie, trzymajcie się, do następnego, cześć!